Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution. No i słuchajcie kochani, zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka jesteśmy tutaj i tutaj jest kolejna walka się dzieje, zobaczcie. 1% życia ma ten i to jest ten pierwszy, a to jest ten czwarty, czyli to jest ten modyfikowany, a to jest niemodyfikowany. I tutaj zobaczcie, udało mu się pokonać tego dinozaura, tak dość łatwo, więc dobra, wypuśćmy sobie tego, ale korzystając jeszcze z okazji, wypuśćmy kolejnego tam. Wiem, że to jest głupie, co robię, bo tracę pieniądze, no ale tak naprawdę w tym momencie, mając tak dużo tych gwiazdek, zobaczcie, ile tego mamy, no to nie ma to kompletnie znaczenia. Dobra, usuńmy tego dinozaura jak najszybciej, tutaj bierzemy sobie to, bierzemy sobie oczywiście to. I bierzemy sobie to, no i zaraz przechodzimy po prostu na kolejną mapkę. Tylko niech oni tutaj sobie żyją, mamy kolejne fosile, więc je sobie tutaj ekstraktujmy, mamy bursztyn, więc to może pozwolić nam na dość sporo ulepszenia. I tak naprawdę w tym momencie zostawiam już tą mapkę, wiecie? Przechodzimy na kolejną wyspę. Albo jeszcze nie, mamy fajta, trzeci z dwójką się bije, trzeci z dwójką. Tylko że to mi za bardzo nie pomoże, ponieważ u mnie to jedynka musiałaby wygrać jeszcze jedną walkę, więc jedynka będzie musiała się podleczyć, dlatego ja wyślę tutaj jak najszybciej Ranger Station, po to, żeby mi uleczyli, o nie, kupiłem jeszcze jedną ekipę, po to, żeby mi uleczyli tutaj jedynkę, bo jedynka będzie dla mnie bardzo ważna. Czy nie mogą mi uleczyć jedynki? A jedynki nie mogą, tylko tych będą mogli uleczyć. Dobra, to nieważne, to ten jakoś wróci do zdrowia. No a trójka pokonała, dwójka pokonała trójkę, więc okej, mamy dwa dinozaury, które już stoczyły walki i wygrały, więc jeżeli te na przykład teraz się zaatakują, to będą spoko. Ale zobaczcie, mieliśmy trójkę i czwórkę, modyfikowane dinozaury, prawda, genetycznie, mocniejsze niby od tamtych, a i tak przegrały, więc to jest dziwne. Dobra, usuńmy jeszcze tutaj zwłoki i przechodźmy na kolejną wyspę, która będzie trudna, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak więc, wchodzimy tutaj i wybieramy tutaj, gdzie, co wybieramy? Wchodzimy tutaj i wybieramy sobie ekspedycję, nawigację, no i mamy oczywiście już dwie odblokowane, ale my lecimy na Isla Muerta. Na tej wyspie problemem będą sztormy. No i będzie tutaj dość ciężko, oczywiście mamy znowu trzy misje, które zrobimy. No i w tym momencie ja 388 tysięcy tam zarabiam. Tutaj będę miał chyba od nowa wszystko, wiecie? Dobra, mamy nową misję. To wiemy. Okej, czyli będziemy musieli sobie radzić ze sztormami i ekstremalną pogodą. Okej, no jesteśmy na nowej wyspie. Mamy uszkodzone sporo rzeczy. Mamy sztorm, mamy shelter otwarty, mamy na minusie zarobki. No to jest raczej logiczne. Zobaczmy sobie mapkę, jak wygląda ta tutaj wyspa. Nie jest za duża, nie jest za duża. Tutaj, o, no w sumie jest całkiem, jest długa. Po prostu jest wąska, ale długa. Tutaj mamy jakieś dwa, ale nie mam żadnego dinozaura. Chyba że uciekł, a ja nie widzę. Wydaje mi się, że nie mamy, prawda? No tak, dinozaura żadnego nie ma, więc spoko. Dobra, teraz musimy, pierwsze co nam kazali, to po prostu naprawić za pomocą Ranger Station. Musimy naprawić sobie, weźmy kolejną i niech... A, muszę sam naprawiać, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Muszę chyba sam to naprawiać, czy jak to? Tak, muszę sam. Dobra, to musimy naprawić, więc muszę tutaj pewnie czekać. Nie mogę sobie stąd pojechać, prawda? Okej, sztorm ustał, więc teraz mogę po prostu ponaprawiać te wszystkie rzeczy. Tylko pytanie, czy ja mogę stąd odjechać w ogóle? Powinienem móc. Dobra, tutaj mamy prąd, więc go również naprawmy. Tylko problem jest taki, że ja nie mam mapki, tak jakby. Nie mogę zobaczyć, co jest popsute, a co nie jest popsute. Tylko widzę te dwa punkty tam przed sobą. No ale tutaj na pewno będzie ciekawiej niż tam poprzedniej. Tam wszystko jakby działało. Tutaj będzie ciężko to wszystko zapanować, bo pewnie uda wam się zrobić wszystko tak jak należy. Wszystko będzie działało bardzo ładnie. A na... O, mam tutaj fensa rozwalonego, więc naprawmy go. I jeszcze coś tutaj jest rozwalone. Tutaj, w tym miejscu. Gdzieś blisko. Tak, tutaj kolejny fens jest rozwalony. I w tym momencie wszystko powinno być naprawione, jeżeli dobrze rozumiem. Więc ja mogę go sobie stąd wyjść. I chodzi o to, że ja po prostu muszę wypuścić ludzi, tak? Muszę wypuścić ludzi. Close all shelters. Więc mogę ich w tym momencie wypuścić, żebyśmy w końcu zaczęli zarabiać. Jeżeli dobrze to rozumiem. Tak to chyba powinno wyglądać. Tutaj mamy w ogóle dwa te Hammond Centery, więc możemy tutaj dwie rzeczy mieć. Tutaj jakieś dinozaury i tutaj. Tylko pytanie, co tam wpuścić, żeby to było ciekawe? Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy wpuścić jednak mięsożerne dinozaury. Tylko, jeżeli wpuścimy tutaj mięsożerne dinozaury, to faktycznie będziemy zarabiać dużo. Ale, jeżeli tutaj są cały czas te sztormy, to będzie problem z tym, żeby one nie zjadały ludzi. A gdzie jest przyjazd tutaj do tego naszego centrum? Gdzie to tutaj się przyjeżdża? Tu się przyjeżdża, więc... ciekawe, jestem ciekaw, czy powinienem to zrobić w taki sposób, żeby tutaj wpuścić po prostu mięsożerców, czy jednak mięsożerców zostawić tutaj gdzieś, na przykład z tyłu, żeby
no mieli daleko do ludzi w razie gdyby coś się stało. Wydaje mi się, że tak jednak będzie lepiej. Dlatego tutaj po prostu wypuścimy jakieś takie lepsze dinozaury, na przykład Dracorexa. Ale tutaj wysłałbym jeszcze troszeczkę procent, żeby on miał jeszcze, no na te 100% mu po prostu dał. Też może Triceratopsa. Ten nasz Triceratops ma całkiem spory procent, więc dobra, wyklujmy sobie jednego takiego na razie. Albo nawet dwa takie sobie tutaj wyklujmy Triceratopsy. Proszę was bardzo, niech będzie. To przyciągnie już jakichś ludzi, bo na razie tych ludzi w parku mamy ile? Zero. Jeszcze nikt tutaj nie przyszedł. Nikt do nas nie przyszedł. Jakie mamy tutaj? Mamy tutaj Hammondy, mamy Ranger Station, Emergency Shelter. Na początku, co dla mnie będzie bardzo ważne, chciałbym, żeby tutaj oczywiście było... Tutaj w ogóle jest takie duże miejsce na ten park. No i kolejny dylemat. Jak to wszystko zbudować, żeby to fajnie działało? Na pewno chciałbym tutaj tą taką ekspedycyjną. W ogóle myślę, żeby powiększyć to troszeczkę, żeby to nie było aż takie małe. No ale dobra, najpierw po prostu zacznijmy zarabiać. Tylko właśnie, wiecie, ja od razu chciałbym zbudować Ranger Station. Wtedy mógłbym dwie wysyłać aż. No i w sumie mógłbym tutaj po prostu gdzieś tutaj przy okazji zbudować ten Ranger Station, prawda? Bo tutaj i tak jest mało miejsca, tutaj możemy zrobić taki zaułek naukowy. Niech będzie. Tak jak robiliśmy to w poprzedniej kampanii, to tutaj również tak zrobimy. I tutaj potrzebuję Expedition Center, nie Ranger Station, tylko Expedition Center. I zróbmy go tutaj na przykład, żeby on mógł jakoś iść w tą stronę. Tak, wydaje mi się, że tutaj będzie spoko. Połączmy go oczywiście z drogą. W ten sposób tutaj będzie taka droga. I tutaj jeszcze droga będzie tutaj gdzieś, żeby tam kolejne jakieś budynki stawiać. A my w tym momencie mamy pierwszego dinozaura. Nawet dwa, które nam się udało wykluć, więc wypuśćmy je oczywiście. Rating nam podniosą, więc będziemy w końcu jakichś ludzi tu zapraszać. Ja już nawet mówić nie potrafię, tak dużo tego nagrywam. Czy ktoś przyszedł do nas? Zobaczmy. Tak, są już jacyś ludzie. 200 ludzi tutaj przyjechało, więc ja bym chciał zacząć jakieś misje robić. Tylko gdzie mogę te misje? Tutaj. No, chciałbym jakieś na pewno. Od pani tutaj naukowcej. Okej, 200 tysięcy, żeby sprzedać te rzeczy, ale 50 tylko dostanę za to, więc w sumie to nie jest za dużo. No ale tak czy siak, dobra, mamy już ten Expedition Center, tak jest. I teraz będę mógł dwie wysyłać. Czy jedną? Czy tutaj jest więcej tych dinozaurów, które możemy odkrywać? Tak mi się wydaje, wiecie? Że tutaj jakby to się powiększyło, więc może przez to, że tutaj ja to wykorzystałem tylko na Dracorexa, to nam się troszeczkę to zmieni. Tutaj mam Velociraptor! Muszę go mieć. Velociraptor to jest bardzo ważna rzecz w tym momencie, ale ja tutaj tego Dracorexa bym chciał, więc tutaj jeszcze tutaj ich powysyłamy. I czy ja mam jeszcze jedno, które mogę wysłać? Nie. A powinny mieć, bo w sumie mam teraz przecież dwa te Expedition Center, nie? Bo jeszcze mam na tamtej wyspie. Troszeczkę nie rozumiem. Tutaj są dwa te nasze Triceratopsy. Jak one się tutaj czują? Czy one mają komfortowo? Mają dość komfortowo. Trochę za mało lasów mają, ale jeszcze social i population im tutaj wzrasta. Więc tak naprawdę mógłbym je tutaj trzymać po prostu w takich osobnych zagrodach. Rozumiecie? Tutaj tylko Triceratopsy, tutaj tylko na przykład Dracorexy. Zrobić tutaj kolejne coś takiego, tylko na przykład coś tam. Na plaży. Nie, tutaj nie możemy mieć na plaży. Ale plaża fajnie wygląda. Wyklujmy jeszcze kilka takich, żeby jednak jakoś te pieniądze zarabiać. Jeszcze jednego takiego. No i co? W sumie zaczynamy od nowa. Nie za dużo tutaj będzie do roboty. Mogę coś oczywiście jeszcze zbudować. Zobaczmy tutaj mapkę. Czy coś jest mega potrzebne? Oczywiście tutaj jedzenie jest potrzebne w tym miejscu, ale czy to jedzenie da nam aż taki zysk? Wydaje mi się, że jedzenie na początku nie da jakiegoś takiego ultimate zysku, no ale coś tam mogę im postawić chociaż. Niech będzie. Zobaczmy tylko jeszcze raz na mapkę, jak tutaj to będzie wyglądało. No tutaj raczej nic nie będę stawiał, prawda? W tym miejscu. Więc tutaj mógłbym faktycznie gdzieś tutaj przy tych postawić im jakiegoś fast fooda. Niech będzie, fast food, proszę. Tutaj mniej więcej go postawimy w tym miejscu, niech sobie stoi na rozdrożu dróg. I jeszcze co? Jeszcze poza fast foodem przydałoby się tutaj pewnie postawić jakiś sklep z pamiątkami, prawda? No ale dobra, na razie niech będzie tylko fast food, jeżeli wyjdzie nam tutaj na plus, bo tak naprawdę w tym momencie znowu musimy dość poważnie uważać na pieniądze. Czy tutaj się... Tak, wykluł się, więc będzie trzeci taki. Jak bardzo nam to zbustuje zarobki? Przed chwilą mieliśmy 44 tysiące na minutę. W tym momencie... Nie, znaczy 40 tysięcy na minutę. W tym momencie, jak on tylko wyjdzie, powinno być więcej. Powinno być już więcej. Zobaczmy, co tutaj nam fosile znalazły. Aha, bo ja nie mam w ogóle tych. Dobra, muszę zbudować to. A to by tutaj, zobaczcie, gdzie to jest? Fossil. Nie mam. A Fossil Center, dobra, to musimy gdzieś tutaj zbudować. Niedaleko Expedition Center by się to przydało, nie? Tak mi się wydaje, że to niedaleko. Więc zróbmy to faktycznie jak najbliżej tylko się da. Tutaj, o, dróżkę poprowadźmy dalej w tą stronę. I tutaj połączmy to z tym, tak, w taki oto sposób. I musimy jeszcze tutaj prąd poprowadzić, więc jak najbardziej tutaj jakiś agregator będzie trzeba postawić. Gdzieś tutaj nawet. Tutaj mi się wydaje, że może być. I połączmy go
w ten sposób i w ten sposób. I teraz prąd już tam powinien być. A, nie będzie, ponieważ chyba mamy za małą elektrownię, tak? Czy będzie? Coś nam rozłączyło. Okej, okay, Ranger Station nam rozłączyło. Ja na szczęście mam tutaj ten taki upgrade włączony, więc ulepszmy sobie jeden taki. Tutaj też mogę go sobie taki, tak, dwa takie zróbmy na razie, żeby jak najwięcej tej energii mieć. I czy teraz będzie już wszystko okej? Okay? Tak, teraz prąd mamy, ale mamy tylko 8, więc tutaj będziemy musieli znowu pomyśleć nad budową kolejnej elektrowni, ale żeby zbudować kolejną elektrownię, będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, a z pieniędzmi krucho. Dobrze, musimy 60% tymi takimi tutaj zapewnić, ale to wszystko w swoim czasie, bo na razie potrzebuję zrobić misję. No i zobaczmy, w fast foodzie, co będzie się nam opłacało sprzedawać? W tym momencie Dino Bitesy, czy to nam daje dużo? Nie, widać, że lepiej już nam da Dino Fisty, ale oczywiście potrzebuję to sprzedawać za troszeczkę drożej, więc zróbmy to tak, żeby nam się jak najbardziej opłacało. Tak te 2000 na minutę może być. Myślę, że tak. Za 36, no dobra, troszeczkę przesadzam. Coś takiego. Po prostu niech więcej osób tutaj przychodzi za 30. Myślę, że to jest w miarę jakieś tam okej. A, zobaczmy jeszcze w ogóle na jedzenie. Tak, tutaj jest małe w tym momencie zapotrzebowanie, więc to nam się udało. Jedzenie i picie jest okej. Gifty. Tutaj powiedzieli, żebyśmy sprzedawali te umbrelle, no bo skoro to będzie często padało. Faktycznie to ma sens. Ale nie wiem, czy w ogóle znajdziemy. Dobra, tutaj mamy 360 tysięcy. Uuu. Za to dziękuję. Nowego dinozaura jakiegoś tam mamy i triceratopsa, spoko. Ale super, bo dzięki temu będziemy mogli powysyłać kolejne ekspedycje, więc na pewno będę chciał je zrobić. Tylko ja bym chciał mieć więcej tych ekspedycji. Jak mogę to ulepszyć? Tutaj znowu będę ich wysyłał. I teraz tak, potrzebuję jakiś research center. Tego też nie mam. Ciężko się gra na nowej wyspie. No to nic, wypuśćmy jeszcze do tych, bo oni tutaj mają całkiem sporo, nie? Socjalne jeszcze mają, to wypuśćmy jeszcze z dwa takie triceratopsy. Myślę, że mogę. Czemu by nie? Zróbmy taką dużą rodzinkę triceratopsów i niech z nimi po prostu biegają te strucho, coś tam. Myślę, że to będzie najlepsze. Incubate dinozaur i tego... A czemu już nie mogę? A, bo mnie nie stać. Dobra, to wypuśćmy tutaj od razu jeszcze tego jednego, niech sobie biega. Zawsze to wiecie, im więcej dinozaurów, tym dla nas lepiej. To w sumie jest też całkiem fajne, bo oni widzą, jakby całe... Wszystkie dinozaury widzą, więc tutaj na pewno dużo ludzi będzie chciało. Tutaj wypuścimy jakieś dinozaury. Tylko ja myślę, że tutaj nie wypuścić jakiegoś mięsożersa, ale tak jak mówię, jeżeli coś się popsuje, nagle stracimy prąd, bo będzie burza, to tutaj będzie wielki problem. Dobra, mamy kolejnego Dracorexa, ale jeszcze potrzebuję no przynajmniej jednego tego Dracorexa tutaj, żeby mieć na te 100%. Wydaje mi się, że wtedy go dopiero wypuszczę, ale no żeby to zrobić, to musimy wypuścić... A, to też już nie. Myślałem, że już też zużyliśmy całe złoże. Tutaj jest jeszcze Ankle. No jest dużo nowych dinozaurów, więc na pewno będziemy sobie z tego korzystali. Nie martwcie się, tutaj możemy wypuścić dwa kolejne dinozaury, tego i tego, i tu już powinno nam całkiem spory zysk przynieść. Triceratopsy tutaj będą się miały w miarę okej. Socjalnie będą spoko, tutaj jeszcze troszeczkę lasów im brakuje, dlatego ja dosadzę im tutaj tych lasów, tutaj w takie coś zrobimy, żeby więcej tego, tej przestrzeni mieli lasowej, tak jest, to im się spodobało, bardzo ładnie jeszcze grasslandy, czyli mogę im tutaj troszeczkę dać więcej tej zieleni. W taki oto sposób myślę, że będą z tego jakże... A w ogóle, ty, jedzenie trzeba im dać jakieś, nie? Ta, ty, food, oni nie mają jedzenia tutaj, w ogóle zapomniałem. Dobra, bo ja tutaj, zobaczcie, świruję. A one będą nam zaraz padały z głodu tak naprawdę. Czemu tu nie mogę tego postawić? Stawmy je tutaj, na widoku, żeby ludzie tutaj przychodzili. No i w tym momencie to będzie okej. Dobra, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest jedzenie dla dinozaurów. Mielibyśmy niemały problem, muszę powiedzieć szczerze. Ile zarabiamy? 83 tysiące w tym momencie. To już jest bardzo dużo. Potrzebuję wziąć kolejną misję od tutaj naszej koleżanki, żeby ona mi dała jakimś takim główne zadanie. Główne zadanie... Okej, nie mogę teraz nic z tym zrobić niestety. Dinozaur, tutaj mamy 4 takie. Czy to jest już wystarczająco socjalność? Nie, jeszcze nie. Czy on tutaj jak się czuje? On lubi dużą populację. No ale on mi praktycznie nic nie przynosi zysku, jeżeli o to chodzi, więc może wypuśćmy... Nie wiem, jeszcze jednego tego triceratopsa albo tego Dracorexa. Dobra, poczekajmy. Jakby bardzo boję się tutaj wypuszczać dinozaury mięsożerne, wiedząc o tym, że tutaj są te sztormy i tak dalej. Więc nie wiem nawet, czy tutaj się opłaca wypuszczać jakichś mięsożerców. No bo tutaj, wiecie, jak wyjdą te mięsożerne dinozaury, to na kogo pójdzie wina? No oczywiście, że na mnie. Postawmy też tutaj dla ludzi clothes shop. Myślę, że clothes shop będzie tutaj jak najbardziej spoko, chyba że nie. Gift shop. Bo gift shop daje jeszcze fanu więcej, a fanu też bardzo potrzebujemy. Więc postawmy to mniej więcej przy tamtej lokacji, przy tej samej lokacji tak naprawdę. Zróbmy coś takiego i dzięki temu będziemy mieli pokryte to i to tak naprawdę. I tutaj będziemy mogli sprzedawać różne rzeczy. Prądu ile nam zostało? 5.
Więc w sumie dużo, niedużo. Niedługo będzie trzeba po prostu zbudować nową elektrownię, bo nic innego nie będę w stanie. Czy mamy jakiś fosil Dracorexa? Tak jest, mamy. I tutaj powinniśmy być w stanie z tego wyciągnąć już wszystko. Już wszystko, więc teraz tak, zobaczmy. Co tutaj mamy jeszcze? Odblokowaliśmy jakiego nowego. Ankylosaurusa, ale ja bym bardzo tego Velociraptora chciał odkryć. Więc może faktycznie byśmy tam po niego już polatali, co? Velociraptor to byłoby coś. Kretosaurusa już mam. Tutaj jest Diplochosaurus, to takiego też jeszcze nie znam. Diplochosaurus i Velociraptory są tutaj dwa. Kurde, dobra, leć po tego Velociraptora. No chociaż zobaczmy, jak on wygląda. To będzie naprawdę coś, jeżeli będę miał Velociraptory, no nie oszukujmy się. Dobra, mamy complete genome, czyli będziemy mieli 100% tutaj Dracorexa, więc wyklujmy go jak najbardziej, tylko zmodyfikujmy mu trochę gen. Muszę w ogóle poulepszać te genotypy. Dobra, dajmy oczywiście to mu da 25%, aż więc to się przyda. Do tego dajmy mu to mu da Pyrulus 5%, wszystko bierzmy. Wiem, że będzie po prostu mniej procent na to, że się wykluje, ale zdecydowanie bardziej wolę te mniej procent, żeby się wykluło ale żeby był na przykład droższy i bardziej interesował ludzi. To w ogóle mu nic nie daje, tylko lifespan, że będzie to po prostu dłużej żył. A dobra, weźmy to po prostu, niech będzie. I tutaj mamy co jeszcze? Mamy tutaj 5%, ale to mu da defensa zwiększy i rating po prostu, więc dobra, wypuśćmy go i zobaczmy, ile będziemy na nim zarabiać. Czy on jest już lepszy od tego? Nie, wygląda to, że nie. Chociaż ma rating 42, czyli będzie mniej mi zarabiał, no ale i tak, jest spoko. Takiego pierwszego musimy wypuścić, więc go sobie tutaj wypuśćmy i zobaczmy, jak będzie działał. Tylko wypuściłem go w tym schronisku, bo tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu za małe na tak dużo dinozaurów. Socjal tutaj już jest wysoki. Mogę tutaj w sumie jeszcze jednego tego Triceratopsa wypuścić, żeby tutaj po prostu sobie żył. Triceratops jeszcze... A, nie mogę już, to jest za dużo jakby ich, tak? A tutaj mogę go wykluć, Triceratopsa? Nie, też nie mogę. To tylko 5 mogę mieć Triceratopsów w parku? Czy to o to chodzi? Nie do końca rozumiem. Wydaje mi się, że miejsce jest za mało, bo ani tego nie mogę już wypuścić. Tego mogę i tego mogę, więc dobra, wypuśćmy sobie tego jednego. Niech tam sobie tutaj jeszcze biega z nimi. I zobaczcie, już tak naprawdę nic nie mogę tutaj innego, więc tutaj już będzie jakby... Przepych, tu już będzie przepych, za dużo ich będzie w jednym miejscu i może to jest fakt, ale tutaj będziemy mieli zaraz tego Dracorexa. I w tym momencie mamy nowego dinozaura, Dracorex się nazywa i mamy go 100% i jeszcze zmodyfikowanego genetycznie. Wygląda, no bardzo fajnie, jest to taki mały roślinożerca, myślałem, że będzie troszeczkę większy, tak szczerze powiedziawszy. No ale wygląda naprawdę przepięknie, nawet w filmie on był, to jest chyba ten, co uderzył tak głową, pamiętacie? No ci co byli na filmie, to wiedzą, o czym mówię. No jest przepiękny, naprawdę, jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba, więc zobaczmy tylko, jak sobie wybiegnie z tego miejsca. Tak, socjal, o! On potrzebuje więcej ludzi, wiecie? On jakby... Jeden to zdecydowanie za mało, więc musimy wykluć ich więcej. Musimy ich... A, nie mogę, bo nie mam pieniędzy, Jezus, a ja się zastanawiam, czemu nie mogę wykluć czegoś tam. No i zobaczmy, czy tego Triceratopsa, znaczy Velociraptora już możemy odkryć. Tak jest, dostaliśmy bardzo dobrą rzecz do niego. Dobrą rzecz do niego, te możemy posprzedawać bardzo drogo, Jezu, pięknie. Pięknie to wyszło. I teraz tak, muszę tutaj, mamy do wyklucia już tego, więc go sobie tutaj wyklujmy. I teraz tak, pytanie, czy jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o cały ten housing ich. I tutaj muszę po prostu kupić kolejnego tego Dracorexa. One bardzo lubią żyć w stadzie, z tego co widzimy, więc trzeba ich wykluć jak najwięcej. Ojejku, nie to chciałem. Trzeba ich wykluć jak najwięcej. No i w tym momencie zaczniemy jakoś tam funkcjonować. Zarobki powinny być już całkiem spoko, ponad 100 tysięcy. Questy powoli też będziemy robili. No wszystko, czego chcemy, powoli zaczyna wyglądać całkiem w porządku. Powoli zaczyna wyglądać to naprawdę całkiem spoko. Muszę postawić jeszcze kilka tych takich baz, jeżeli chodzi o Storm Protection, więc postawmy je tutaj na przykład gdzieś. Czy ja tutaj będę mógł drogę zrobić między nimi? Raczej nie, prawda? Więc chociaż, dobra, spróbujmy coś takiego tutaj postawić i połączyć drogą tak pomiędzy. Wydaje mi się, że to nie będzie niestety możliwe, prawda? No niestety. To postawmy to tutaj po prostu i połączmy to drogą z tym. Tylko nie wiem w sumie, po co tutaj droga do tego. No i teraz mamy ile już? 20%? Nie no, zaraz będzie więcej. Mamy Dracorexy, już chyba się wykluły. Tak jest. Będą, więc tamten nie będzie czuł się samotny i dzięki temu będzie w stanie żyć normalnie i zarabiać mi dużo pieniążków. I to jest najważniejsze. Znaczy, może nie najważniejsze, tutaj też jedzenie trzeba dać. Trzeba o tym pamiętać. Musimy zamontować tutaj jedzenie dla naszych dinozaurów. Oczywiście przy ludziach, bo to najfajniej chyba się patrzy, jak dinozaury jedzą. Tutaj jest ten nasz Dracorex. Okej, już czuję się lepiej, więc możemy się tym cieszyć. Mamy 60% już w tym momencie, postawiliśmy tylko jedno.
Więc kolejny quest zrobiony. No i tutaj, jak oni się czują? Zobaczmy. Okej, socjalnie jest jeszcze okej. Jest jeszcze okej, mimo że tutaj bardzo dużo wykluliśmy, więc nawet jeszcze więcej moglibyśmy tutaj wypuścić. 40% mam już Velociraptora. Czy w tym... Nie no, w tym odcinku nie, ale w następnym na pewno to już zrobimy. Więc wysyłamy kolejną ekspedycję po Velociraptora tutaj w to miejsce. Do tego wykluwamy kilka kolejnych dinozaurów jeszcze tutaj, bo zobaczcie, oni naprawdę tutaj się czują w miarę okej. Tutaj są Triceratopsy, 4 i są te Hyangumauzaury. Więc ja tutaj Hyangumauzaurusa jeszcze jednego i tutaj jeszcze kilka tych małych sobie wyklujemy, żeby było ich tutaj jak najwięcej po prostu. No, a one sobie dają radę. I tutaj są nasze 3, powinny być Dracoreksy. Czy są... Faktycznie są, ale są malutkie, no ale ich tutaj też również trzeba troszeczkę więcej wypuścić, bo tutaj będzie naprawdę spoko, jeżeli chodzi o ich, po prostu one całkiem spoko żyją sobie w stadzie, więc to powinno być ok. Ile zarabiam na teraz na minutę? 133 tysiące, całkiem sporo, więc ja będę na dzisiaj już kończył. To był troszeczkę chyba krótszy odcinek, a prądu nie ma w jakimś miejscu, w Ranger Team, trzeba zbudować zaraz nową tom. Ale to wszystko będziemy robili w następnym odcinku, już dzisiaj, troszeczkę później, więc musicie poczekać, ale bądźcie gotowi, że jeszcze dzisiaj odcinek wleci. No i co, będziemy kontynuowali naszą wyspę. Tak więc ja, jak zawsze, zaproszę was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie FFW gierki. Link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. Ja na dzisiaj, moje drogie Jurassic Parkowe Świry, będę już kończył. Trzymajcie się, pa pa!